Polska zapłaci kary za Turów? Rzecznik rządu wyjaśnia. Rzecznik rządu Piotr Emler o karach za Turów. Zapłata w najdalszym możliwym terminie. Kiedy otrzymamy od Komisji Europejskiej wezwanie do zapłaty, będziemy realizowali zapłatę w najdalszym możliwym terminie, powiedział rzecznik rządu Piotr Emler w dogrywce, gościa wydarzeń, w interim.pl, zapytany o kary w związku z Turowem. Zaznaczył, że kopalnia musi działać, bo w przeciwnym razie miliony osób nie będą miały prądu. Komisja Europejska wyda, w odpowiednim czasie, wezwanie do zapłaty w sprawie kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska dotyczący działalności kopalni węgla brunatnego Turów, poinformował w poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej. 20 września Trybunał Sprawiedliwości Unia Europejska postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie. Kara ma być naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia. O kary dopytywał rzecznika rządu Bogdan Rymanowski w dogrywce, gościa wydarzeń, transmitowanego na stronie interi.pl. Jednoosobowo TSUE nakazał w ramach środka tymczasowego, czyli nie w ramach rozstrzygnięcia końcowego, zamknięcie kopalni, która dostarcza energię elektryczną do kilku milionów mieszkańców. Polska nie może się zgodzić na tego typu działania, wyjaśniał Piotr Emler. Koszt, który wynosi tę zasądzoną karę, jest niewielki w stosunku do tej gwarancji bezpieczeństwa, podkreślił. Na uwagę prowadzącego program, że to 500 000 euro za każdy dzień, tłumaczył, alternatywą jest to, że kilka milionów osób nie będzie miało prądu, a kilkadziesiąt tysięcy nie będzie miało ogrzewania w domach. Naprawdę poradzimy sobie, rzecznik rządu poinformował, że Polska nie otrzymała jeszcze wezwania do zapłaty. Kiedy je otrzymamy, będziemy realizowali zapłatę w najdalszym możliwym terminie, zapowiedział. Polski budżet na przyszły rok wynosi ponad 500 miliardów złotych, naprawdę poradzimy sobie, jeśli chodzi o tego typu wydatki, zapewnił. Niedługo możemy się też spodziewać wyroku w sprawie Turowa. I to też zamyka płacenie kar. Sam wyrok skupia się na kwestiach przepisów prawa, które zostały już w Polsce zmienione, powiedział Piotr Emler. Rzecznik rządu, Tusk chce wywołać temat polexitu. Rzecznik rządu pytany w Polsat News o niedzielne manifestacje zwołane przez lidera po Donalda Tuska w reakcji na niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kwestii wyższości prawa konstytucyjnego nad unijnym, ocenił, że lider Platformy chciał zrobić test organizacyjny w partii. Donald Tusk zebrał tam przecież obywateli pod fałszywym hasłem, on wymyślił ideę polexitu, pod fałszywą ideą zebrał ludzi w Warszawie, że ktoś chce wyjść z Unii Europejskiej, a nikt takich planów nie ma, to jest bzdura, powiedział Emler. Podkreślał, że do wyjścia z Unii Europejskiej potrzebna byłaby wola wszystkich obywateli, a takiej woli nie ma, również w żadnym poważnym środowisku politycznym w Polsce. David Cameron wywołał temat Brexitu. Mam wrażenie, że Donald Tusk chce wywołać temat polexitu, powiedział rzecznik rządu. Pytany, czy to lider PO, dzwoni do Brukseli i podpowiada instytucjom unijnym, żeby przedłużały procedurę zaakceptowania polskiego krajowego planu odbudowy, odparł. Uważam, że to jest bardzo prawdopodobny wariant. W interesie Donalda Tuska, w źle pojmowanym interesie politycznym, jest faktycznie to, żeby ten proces pewnego pata w Unia Europejska przedłużać, niestety ze szkodą dla Polski, powiedział Emler. Rzecznik rządu komentuje zagłuszanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Rzecznik rządu pytany o zagłuszanie niedzielnej manifestacji w Warszawie przez prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza i jego środowisko, stwierdził, że podczas większości manifestacji pojawiają się także kontrmanifestacje. W kontekście zagłuszania wystąpienia uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej rzecznik rządu wyraził nadzieję, że Bąkiewicz nie wiedział po prostu, kto był na scenie w tym momencie.